Oliwia ma bzika na punkcie trum-trum. Widziała wszystkie ich filmiki i wykupiła cały ich towar. Ale tym razem zamiast tego, co zamówiła, Oliwia dostaje niespodziankę. To nie jest zwykły notatnik. To zeszyt, który sprawia, że wszystko, co w nim napiszesz albo narysujesz, spełnia się! O, ten pamiętnik ma potencjał! Oliwia nie marnuje czasu. Musi tylko wymyślić coś, czego mogłaby sobie życzyć. Ach, ona chce odświeżyć swoją garderobę. Zobaczmy, czy ten magiczny pamiętnik poradzi sobie z parą butów. Oliwia nie poprosiła o zwykłą parę butów. One są magiczne. Zmieniają kolor za pstryknięciem jej palców. To może się przydać. Oliwia nadal się szykuje. Wtedy zdała sobie sprawę, że zapomniała ogolić nogi. Może jej pamiętnik pomoże jej raz na zawsze. Nigdy więcej włosów na nogach. Ale pamiętnik się pomylił. Co to za iksy? Auć, są lepkie! Następnym razem bardziej uważaj na to, czego sobie życzysz, Oliwio. Oliwia prawie skończyła się przygotowywać do zajęć. Trochę się spóźnia. Nic nie może jej zatrzymać. Jej plecak jest za ciężki. Nie może go nawet podnieść. Czy to problem? Oliwka nie zapomni o swoim magicznym pamiętniku. Zmień swój ogromny plecak w dziecięcy. Weź pasek papieru piankowego. Przytnij rogi. Złóż to. Weź pasek z otworem. I zamek błyskawiczny. Sklej je ze sobą. Przyklej pasek do głównej części. Przyklej paski z tyłu. Dodaj dekoracje. I karabinek. Podczas gdy wszyscy inni zmagają się ze swoimi ogromnymi torbami, Oliwia z łatwością nosi swój mały plecak. Ten plecak jest o wiele większy wewnątrz. Jej przyjaciele to pokochają. To był ciężki dzień. Oliwia właśnie zmyła makijaż. Ale wtedy jej chłopak napisał do niej SMS-a. Więc teraz musi na nowo nałożyć makijaż. Mimo, że nie ma czasu. Musi poprosić swój magiczny pamiętnik o pomoc. Gdyby tylko miała magiczny pędzel. Idealnie. Musi tylko wyobrazić sobie odpowiedni makijaż. I to jednym machnięciem pędzla. Ten pędzel trzeba pokazać. Tylko nie machaj nim po twarzy swojego faceta. Bo się zdziwisz. Oliwia jest bardzo głodna. Ale te porcje w stołówce są ogromne. I za bardzo nie lubi hamburgerów i deserów. Gdyby tylko było coś po środku. Co powiesz na słodkiego burgera? Przekrój babeczkę na dwie części. Na połówki nałóż bitą śmietanę. Za pomocą rękawa cukierniczego. Zieloną, żółtą i czerwoną bitą śmietanę. Połóż część czekoladowej babeczki na jednej stronie. I przykryj drugą stroną. Posyp sezamem. Pamiętniku, nie zawiedź mnie! Oliwia nie może się doczekać, aby spróbować pysznego posiłku, który przygotował dla niej pamiętnik. Jak to smakuje? Jest nieźle, ale czegoś mu brakuje. Co powiecie na ketchup malinowy? Idealnie! Kto by pomyślał, że to będzie takie dobre?
Oliwia od jakiegoś czasu nie dostała żadnych prezentów od swojego chłopaka. Czego ona sobie zażyczy? Józek pewnie wymyśli coś wyjątkowego. Wow, jego ciało wymknęło się spod kontroli. Nie ma pojęcia, co się dzieje. Ciało go gdzieś zabiera. Wypełnij silikonową formę pierścieniową żywicą epoksydową UV. Utwardź w lampie UV. Pomaluj pierścionek hybrydowym topem. Przymocuj cyrkonię do pierścionka na super glue. Józek zaskakuje Oliwkę prezentem. Oliwia jest taka szczęśliwa, że on to robi. Pierścionek jest wspaniały. Ale wszystko źle zrozumiała. Jeszcze się nie pobieramy. Nie, to wszystko nie tak. Oliwia ma dość swoich starych ciuchów. Może jej magiczny pamiętnik coś dla niej znajdzie. Zobaczmy. Co to jest? Nie, to wcale nie jest dobre. Ten strój jest dziwaczny. Żadnych kapeluszy. Czasami pamiętnik nie działa prawidłowo. Będzie musiała zrobić wszystko sama. Weź długą koszulkę. Przetnij ją wzdłuż bocznych szwów. Przejdź przez krawędzie naszywką z żelazkiem. Wykonaj otwory wzdłuż boków. I włóż w nie oczka. Przełóż sznurek przez oczka. Sukienka gotowa. Ta stara koszulka zamieniła się w ekstra kieckę. Wygląda niesamowicie. Pamiętniku nie potrzebujecie. Oliwii nie podoba się jej dzisiejszy look. Może powinna coś zmienić. Ale co? Jej biust? Dobra, spróbujmy. Powiększamy go. Wszyscy będą pod wrażeniem. Oto Józek. Wow, rysunek dużego biustu odbił się na jej chłopaku. Ale wtopa. Nic nie trwa wiecznie. Nawet związek Józka i Oliwii. On ma zamiar ją rzucić. Och, nie jest ciekawie. Co on zamierza zrobić? Tylko spójrzcie na tego króla dramatu. Podarł ich zdjęcie. Oliwia nie może w to uwierzyć. Pamiętniczku, pomóż mi! Ale pamiętnik zinterpretował to inaczej. Józkowi będzie trudno rzucić Oliwię, bo przylgnął do niej. Budzenie się rano może być trudne. Po przebudzeniu nie wyglądam najlepiej. Co by było, gdybym mogła tego uniknąć i być piękną przez cały czas? Chcę wyglądać jak księżniczka. Oliwia nie miała pojęcia, że jej życzenie naprawdę się spełni. Weź pasek flaneli, równy średnicy twojej głowy. Nałóż gorący klej i złóż opaskę. Przełóż przez nią elastyczną tasiemkę. Złóż pasek na pół i przyklej krawędzie. Zakryj łączenia sztuczną skórą. Przyklej koronę wyciętą ze sztucznej skóry na opaskę. Teraz, gdy Oliwia jest księżniczką, zawsze wygląda niesamowicie. Nie, Kama! Nie wychodź za mąż! Co ona robi? Nie ten palec! Nie może się doczekać, kiedy się ohajta. Oliwka chce być popularna, więc będzie popularna. Pamiętniczku, pomóż! Od razu wszyscy chcą jej autografu. Zaraz, co to jest? Umowa przeniesienia własności pamiętnika? Oj, Oliwia, powinnaś bardziej uważać na to, co podpisujesz. To już koniec dla niej. Bez względu na to, jak bardzo Oliwia się stara i bez względu na to, gdzie pisze swoje życzenia, nic nie jest już magiczne.
Oliwia dopiero co przyzwyczajała się do swojego magicznego pamiętnika. Kto przerywa jej przygnębienie? Dostawa? Oliwia nie puściła swojego magicznego pióra. I może spełnić jeszcze kilka życzeń. Co sądzicie o historii Oliwii? Chcielibyście mieć taki notatnik jak ona? Powiedzcie nam, czego byście sobie życzyli w komentarzach. I nie zapomnijcie polubić i zasubskrybować, żeby nigdy nie przegapić nowych filmików od Trum Trum Trick.